Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz. Sacre ble. Znowu nie teraz. Dlatego, że teraz rewolucje w kurniku. Ojej, za duży ten natrysk, Kaziu. Nastawiłeś rewolucję w kurniku. Słuchajcie, rewolucje polegające na dość dużych zmianach w obsadzie kurników. Ponieważ zmienia się liczba kur w kurniku dorosłym, ściślej mówiąc u Brunera, z dniem dzisiejszym będzie o 2 kury mniej. Odjeżdża dzisiaj biała podkarpacka oraz jedna stęczanek. Ale to nie wszystko. Tutaj jeszcze zaplanowane są pewne redukcje w obsadzie. Zresztą u zielononóżek to samo. Masz rację, synu. A na wybiegu u Bolka i Kazika z kolei dojdzie zgrupowanie młodej zbrodni. I teraz będziecie świadkami, jak pierwszy raz wypuszczam kurczaki z tego pokolenia na wybieg. Ja wczoraj wprowadziłem do nich na wybieg 2 młodsze z tunelu foliowego. Jednak one są tutaj bardzo, ale to bardzo mocno prześladowane przez falę młodej zbrodni, która jest o wiele roślejsza od tamtych kurczaków i zobaczcie, że nawet ich nie widać. One gdzieś się pochowały, ale oni wychodzą na wybieg do kur dorosłych, więc pewnie za chwilę dostaną swoje po głowach. Ile ich tutaj jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tak, 9, czyli jesteście wszystkie. One dziobały młodsze pokolenie, teraz będą dziobać ich. Jak to się mówi, teraz zmiana, szpak dziobie bociana. O, no i zaczyna się. Malutka pokazuje. A malutka pewnie jest ostatnia w hierarchii, więc ona teraz pokazuje, że już nie będzie ostatnia, że teraz one będą musiały respektować ją. No i piórka z głów najprawdopodobniej się posypią. Ja im teraz pozwolę chodzić sobie tutaj swobodnie po wybiegu, dlatego że na ten wybieg, na którym one były do tej pory, za chwilę będę wpuszczał młodsze kurczaki, a już lada dzień przyjdą tutaj kwoki, dlatego że w kurniku Bolka i Kazika, czyli w kwoczarium, zobaczcie, co tutaj się dzieje, ja już to pokazywałem, siedzi Ruzia, siedzi Galina, siedzi Kalina, ale że Halina usiądzie tak szybko po poprzednim okresie kwoczenia, to również i ja jestem w totalnym szoku. Świadczy to tylko i wyłącznie o tym, jak wielkim instynktem kwoczenia odznaczają się kury rasy Silka. Ale dobrze, słuchajcie, bo ja muszę skontrolować, co tutaj się wydarzyło w tym kurniku, a właściwie na tym wybiegu u młodej zbrodni. Ponieważ, tak jak mówiłem, wpuściłem tutaj rano, wczoraj wieczorem, 2 kurczaki i nie widzę ich. O, a one siedzą tutaj, biedne, schowały się, zobaczcie. One również były, że tak powiem, gnębicielami,
w tunelu foliowym zaczęły prześladować mniejsze kurczaki. W związku z tym zostały przeniesione tutaj. No a tutaj role się odwróciły. A co ona tam ma na skrzydełku? Mam nadzieję, że to nie kleszcz. Pokaż, nie bój się. Nie, to tylko jakiś śmieć. Strasznie jestem ciekaw, co wyrośnie z tych silek, bo z silkami to nigdy nie wiadomo, zanim w ogóle ujawni się ich płeć, to może minąć, nie wiem, no, nawet i pół roku. A czasem myślimy, że mamy kurę, a ta kura nagle zaczyna piać. Tak miałem w przypadku Joanny. O, nie wiem, czy słyszeliście to. Kazik ostrzegł. I wszystkie kury pochowały się po krzakach. Rozglądam się, co się dzieje, a tam na przewodzie elektrycznym siedzi gołąb. No ale gołębia nie ma się co bać. No dobrze, zobaczcie, one sobie w tej chwili tutaj dziobią. O, od razu lepiej. Co się mówi? Dziękuję. Także tak, słuchajcie. Fala młodej zbrodni przez jakiś czas żyła sobie tutaj, w tym, że tak powiem, kurniku i wybiegu tymczasowym. One i tak są już ze sobą oswojone, te kury. Starsze z młodszymi. Zobaczcie, Kazio atakuje. Pytanie, czy atakuje, bo się zaleca, czy będzie chciał prześladować, a może po prostu pokazuje, że on tutaj szefuje. No i co? Fala młodej zbrodni wróciła na swój wybieg. No dobrze, ja im zostawiam, nazwijmy to, drzwi otwarte, ale niech sobie nie myślą, że tak będzie przez cały czas, dlatego że, tak jak mówię, za chwilę przyniosę tutaj kurczaki z tunelu foliowego, tak aby one również trochę się hartowały na dworze, a fala młodej zbrodni niech sobie chodzi po wybiegu, niech dziobie trawkę, niech zaznajamia się z życiem i z hierarchią w kurniku dorosłym, bo niewykluczone, że już dzisiaj w liczbie 9 sztuk wszystkie będą musiały pójść spać do kurnika. A jakbym was tak czarnulki dał do czarnego pana? Może tutaj by wam było lepiej? Co ty na to, Lucjan? Jakbyś miał takie dwie podopieczne pod sobą. O, idzie Raven. Co to za dziewczynki czarne? Zaraz któraś dostanie od Raven. Raven tutaj jest pierwsza po Lucjanie. Więc zobaczymy, co się zaraz stanie. No ale póki co muszę wyłapać pomału. Po dwie sztuki pewnie będę wyłapywał z tych starszych i dopuścić je tam do reszty. Która idzie pierwsza? Ty idziesz pierwszy. Tutaj praktycznie zostały mi już prawie same koguty. No i tutaj widzicie, zobaczcie, trzeba być szybkim, żeby złapać takiego kurczaka. Dobrze, na razie dwa.
Dziobie mnie. Kogucisko. Swoją drogą ciekaw jestem, jak będzie wyglądał taki kogut z miksu srebrzystoszyje i złocistoszyją. Mówię o zielononóżkach. Pożyjemy, zobaczymy. No chyba, że ktoś będzie chciał kupić je wcześniej, no to się nie dowiem. Dobrze, idźcie do swoich kolegów. A wy przecież nie jesteście jaskółki, tylko jesteście kury. Więc dobrze byłoby, gdybyście o lataniu jednak zapomniały. Zobaczcie, podciąłem jej lotki na jednym skrzydle. Ja zwykle podcinałem lotki na dwóch skrzydłach, ale wiele osób mówiło mi, że lepiej podcinać na jednym, więc przekonajmy się, jak lata taka kurka z piórami podciętymi tylko na jednym skrzydle. No, startuj. Jeśli chodzi o godziny, w których miałyby być publikowane filmy na kanale, to z ankiety, w której wzięliście udział, wyraźnie wynika, że większość z was chciałaby jednak, aby filmy były publikowane w godzinach popołudniowych. Najmniej osób zagłosowało na godziny poranne, a na drugim miejscu były godziny wieczorne. Natomiast myślę, że jeśli filmy będą się ukazywały na kanale w godzinach popołudniowych, co nie będzie dla mnie łatwe, ale postaram się, aby tak było, to będzie to również dogodne dla osób, które chciałyby oglądać filmy wieczorem, no bo samo przez się jest naturalnym, że jeśli film zostanie wrzucony na kanał po południu, to ktoś, kto lubi oglądać wieczorem, po prostu włączy sobie taki film wieczorem o godzinie, która będzie mu odpowiadała. Także na podstawie tej ankiety już wiem, że filmy powinny ukazywać się na kanale po południu, więc myślę, że godzina 16-17 będą to te godziny, w których będę się starał wrzucać te filmy na kanał. A teraz rzucę okiem, co tutaj się dzieje w kurnikach, bo tutaj jakaś kumulacja nastąpiła. Kwoki na gniazdach, zobaczcie, jak dziwnie siedzi. Ona chyba właśnie znosi jajko. Słuchajcie, właśnie chyba znosi jajko. Więc postaram się jej nie przeszkadzać. Będę tu sobie tylko siedział i patrzył. A wy razem ze mną. Albo wiecie co? Może podłożyć jej tam z tyłu kamerkę. Co wy na to? A nie, właśnie jajko wypadło. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś takie świeżo zniesione jajo. Ono jeszcze błyszczy, jeszcze jest mokre, ale bardzo szybko wysycha. I o, i już wyschło. Nie wiem, co to jest za substancja, ale ona bardzo szybko wysycha. Czytałem gdzieś, że ona tworzy na powierzchni jaja taką powłoczkę zabezpieczającą. No nic, nie udało się sfilmować, jak jajo wychodzi kurze stamtąd, skąd wychodzi. Może innym razem się uda. A więc co, słuchajcie, średniaczki są tutaj, starszaki, czyli fala młodej zbrodni, chodzi sobie gdzieś po wybiegu. Natomiast nie wiem, co to jest za zbiorowa akcja pod tytułem Włażenie w tuje, bo zarówno na tym wybiegu, jak i na wybiegu u Lucjana, bo tutaj również jest kilka starszaków, wszystkie włażą w tuje, tam wszystkie włażą w te krzaki. Nie wiem, o co chodzi, ale pewnie się dowiem. Natomiast w tym momencie myślę, że
na tą chwilę i na ten odcinek to już będzie wszystko. Tak, tam kwoki siedzą, więc zamknę im tutaj, żeby czuły się trochę intymniej. Rzucę jeszcze okiem, co dzieje się w kurniku u zielononóżek. Mam nadzieję, że lada moment pojawi się u mnie pan kurier, ponieważ tęczanka i biała podkarpacka już są spakowane do pudełka. Przed nimi około 20 godzin jazdy, więc mam nadzieję, że ten kurier przyjedzie w miarę szybko. Natomiast w tym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam zarówno ja, jak i moje kury, wszystkich widzów, którzy oglądają Kurnik Kazika, wszystkim VIP-om i promotorom bardzo dziękuję za wsparcie. Już w kolejnym odcinku pewnie wbijemy również z wizytą do pana mecenasa. Natomiast tak jak mówię, pozdrawiam wszystkich widzów z kraju, widzów z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki i z Afryki, pingwiny na Antarktydzie, Polaków na wyspach, Polaków w Hiszpanii, Polaków w Skandynawii, na Hawajach, na wyspach ciepłych i zimnych. Mówił do was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my co, widzimy się w kolejnym odcinku.